Udało nam się objąć pomocą 19 rodzin potrzebujących z gminy Tarczyn. Byli to ludzie starsi, schorowani, ludzie niepełnosprawni, rodziny z małymi, często chorymi dziećmi, samotne matki, rodziny wielodzietne. Wszyscy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, w sposób taki niezawiniony, niezależny od siebie. Bardzo często powodem jest choroba, tragedia życiowa. Bardzo nam zależało, żeby pokazać tym ludziom, że wokół nich jest mnóstwo dobrych dusz, którym nie są oni obojętni i którzy chcą im pomóc. Chyba teraz przyszedł czas na podziękowania, a ta lista jest bardzo długa. Jeżeli kogokolwiek pominęliśmy, z góry za to przepraszamy. Przede wszystkim chcielibyśmy podziękować jeszcze raz naszej koordynatorce Ani za ogromny wkład, za te wielomiesięczne zmagania z niełatwą materią, za to przebijanie się czasami przez beton, bo wiemy, jest pięknie, ale nie od początku było łatwo. Wolontariuszom. Oczywiście, dziękujemy wolontariuszom, bo bez nich paczki by nie było. Dziękujemy za poświęcony czas, za okazane serce, za zaangażowanie. Dziękujemy naszym darczyńcom, bo to są ludzie, którzy otworzyli serca, którzy wykazali się empatią, zrozumieniem i którzy dokonali rzeczy niemożliwych. My mamy wszystko. Wszystko, czego potrzebowaliśmy tak naprawdę. Udało nam się zabezpieczyć potrzeby rodzin, nie tylko te drobne, nie tylko te codzienne, czasami bardzo duże i takie, które na początku wydawały się nierealne. Nawet nam trudne i nierealne. Wózek inwalidzki, elektryczny. Tak, chociażby wózek. Kontener do życia. My oczywiście nie kończymy i zaraz do tego przejdziemy. Dziękujemy placówkom oświatowym z terenu gminy Tarczyn, które zaangażowały się bardzo czynnie w naszą zbiórkę. Dziękujemy parafii, która wykazała się naprawdę ogromną życzliwością. Wszystkim lokalnym przedsiębiorcom, lokalnym firmom. Punktom usługowym, gastronomicznym. Tak, punkty gastronomiczne, które też nas wsparły. W trakcie finału dostarczają nam poczęstunku. Firmy, które dały nam napoje, słodycze. I żebyśmy mogli teraz pracować na rzecz innych. Na pewno nie uda nam się wymienić wszystkich. Dlatego dziękujemy też wszystkim tym, których pominęliśmy tutaj. My naprawdę o wszystkich pamiętamy i wszystkim Państwu bardzo dziękujemy i przede wszystkim bardzo nisko chylimy czoło. I co? I przede wszystkim najważniejsze, że my nie kończymy. My się dopiero rozkręcamy. Nasze plany są szerokie i bardzo dalekosiężne. Jeżeli ktoś z Państwa nie zdążył, nie mógł albo nie daj Boże o nas nie usłyszał, to chcemy powiedzieć, że tak jak tutaj dzisiaj jesteśmy, my tu będziemy. Będziemy tu za tydzień, za miesiąc, będziemy tu za rok. I gdyby ktokolwiek z Państwa chciał wesprzeć którąkolwiek z naszych rodzin, w jakikolwiek sposób, to będziemy tu na Państwa czekać, będziemy to umożliwiać i będziemy Państwu za to bardzo, bardzo serdecznie dziękować. Nadal prowadzimy zbiórkę pieniężną, także gdyby ktokolwiek z Państwa jeszcze miał potrzebę i chciał nas wspomóc, czekamy. Dziękujemy też jednostkom samorządowym oraz radnym gminy Tarczyn. Dziękujemy!